Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry. Nazywam się Rafał Hetman i mam nową kamerę. I cieszę się jak dziecko. Okej, biorę walizkę i jedziemy do Gdańska. Jestem w Gdańsku. Nie wiem, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze. Ale tutaj jest ulica. Ciekawe jest to, że jest godzina 14:10, 14:15. A tutaj już jest zachód słońca. No, więc jestem już w pokoju. To jest, wyobraźcie sobie, pokój w bibliotece z widokiem na Gdańsk. A teraz pójdę coś zjeść i przejdziemy się chyba na jakiś spacer, co? To jest niesamowite, jak tutaj jest mało ludzi teraz. W wakacje to tutaj się nie da przejść. Najlepsze tutaj są te schody. One robią klimat. Bardzo ładnie, bardzo miło, ale zimno. Okej, jesteśmy już po pierwszym spotkaniu z Pawłem Smoleńskim. Jak wypadłem? Doskonale, jak zwykle, no, wiesz, nie ma wątpliwości. Trwa spotkanie z Martą Abramowicz. I po tym spotkaniu jeszcze będzie spotkanie z Mikołajem. Mikołajewskim, Jarosławem. Jarosławem powiedzieć. Mikołajewskim i Cezarym Łazarewiczem. Tak jest. Właśnie, przedstaw się. Przemek Czaja, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Znalazłbym tutaj coś do czytania. Jest dokładnie 24. Wróciłem po trzech spotkaniach i jeszcze małej posiadówie w knajpce. Jestem padnięty. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że trzy spotkania, trzy godziny rozmowy mogą tak zmęczyć człowieka. Bardzo fajnie się rozmawiało. Naprawdę. I Paweł Smoleński, i Jarosław Mikołajewski, i Cezary Łazarewicz. To są świetni rozmówcy, więc jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję pójść na spotkanie z nimi, to zachęcam. Jeżeli za rok będziecie w Gdańsku, to polecam Festiwal Sztuka Czytania, a ja tymczasem idę spać, bo 6:54 mam pociąg do Warszawy. Także dobranoc.